Trafiamy na Dolny Śląsk, na pogranicze Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej w Sudetach, do Jeżowa Sudeckiego. To właśnie tu swoje miejsce do życia, ale także do prowadzenia ekologicznego gospodarstwa oraz prowadzenia agroturystyki ma rodzina Wolaków. Wszystko z miłością do ziemi, na której mieszkają i gospodarują. Pięknie tutaj u Państwa. Co tu kiedyś było? Jest to mój rodzinny dom. Wcześniej część mieszkalna tylko była do tego daszku, do tego miejsca. Natomiast z tej strony była część gospodarcza. Na dole obora, na górze pomieszczenia na siano. Czyli to właśnie tutaj teraz mogą odpoczywać goście? Tak. Już kilkanaście lat temu zdecydowaliśmy, że przy takim małym gospodarstwie będzie korzystnie dla nas, jak połączymy tą część rolniczą z przyjmowaniem turystów. I od 2002 roku mamy gospodarstwo ekologiczne. Możemy naszym gościom oferować zdrową żywność. To cudowne, że są tutaj takie swojskie klimaty i też gospodarstwo jest nie tylko ekologiczne, ale także pro natura, bo widzę fotowoltaikę. Tak, idziemy z duchem czasu, bo uważam, że tak trzeba. Co tutaj goście mogą robić, gdy przyjadą wypoczywać? Przede wszystkim region Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Gór Kaczawskich jest bardzo ciekawy i historycznie, i krajobrazowo, przyrodniczo, więc każdy znajdzie na pewno sobie tutaj coś dla siebie. Coś dla siebie, tak, żeby spędzić dzień interesująco. Czy to są wycieczki historyczne, tak, stare zamki, pałace, czy właśnie kraina wygasłych wulkanów, która aspiruje do Parku Krajobrazowego UNESCO. Mamy piękny ogród. Też mogą podpatrzeć, jak mąż pracuje przy zwierzętach. Spotykacie się często Państwo z tym, że gdy ludzie tutaj przyjeżdżają, to mówią, że to inaczej się oddycha, inaczej się śpi, inaczej się odpoczywa? Na pewno. Ludzie, którzy mieszkają w mieście, mówią, że jest bardzo cicho. Myślę, że to tworzy dobrą atmosferę i taką klimat do odpoczynku. I to na pewno czuć, że Pani też kocha po prostu to miejsce, gdzie Pani mieszka. Kocham. Co Pani tutaj najbardziej kocha? Mówiła Pani tutaj o tym widoku. Wie Pani, to jest mój dom rodzinny. Wzruszyłam się. Więc dla mnie jest to bardzo ważne. Dzisiaj może jest to tak trochę postrzegane, może to nie jest na topie, że ktoś jest przywiązany do miejsca, że kocha ten region. To jest piękne. A ja jestem chyba staromodna. Ja też się wzruszyłam. Spokój wsi i natura to z pewnością nie jedyne atuty tego miejsca. To jest taki ogród przydomowy na najpotrzebniejsze rzeczy do kuchni. Mamy swoje pory, seler, ogórki. Robimy z tego też z ogórków dużo przetworów, sałatki, tak? Sami chętnie jemy takie rzeczy, które sami przetworzymy, bo uważamy, że jest to bez żadnej pseudoreklamy najlepsze, co można sobie i gościom zaoferować. Zapraszam teraz Panią do naszego ogrodu, gdzie wypoczywają goście. Jest to odsłona jesienna, latem jest zupełnie inaczej, bardziej przyjemnie. O, jak to pięknie. To pewnie Pani oczko w głowie. Tak, uwielbiam, od zawsze. Lubię aranżować, lubię pracować w tym ogrodzie, co prawda czasami się zdarza, że nie mam czasu, ale daje mi to samej dużo wytchnienia i też robiąc tu cokolwiek, zawsze myślimy pod tym kątem, jakby się czuli ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, czy to wszystko, co tu im oferujemy, jest dla nich przyjemne i miłe. I mam nadzieję, że odbierają to też w ten sposób i doceniają to zdecydowanie i się cieszą i korzystają z tego, więc dla nas to też jest największa radość. Państwo Wolak dbają o to, by goście czuli się u nich jak na wakacjach u rodziny. Dbają także o to, by turyści mieli kulinarną ucztę. Sami pieką tradycyjny chleb na zakwasie, bułeczki, chałki i słodkości w piecu chlebowym własnoręcznie wybudowanym przez pana Zbyszka. W gospodarstwie jest też wędzarnia, w której wędzone są domowe wędliny.
To właśnie pan specjalizuje się w wypiekach w tym gospodarstwie. Czasami coś mi wyjdzie. No ja, oczywiście ja. Pięknie pachnie. Proszę opowiedzieć, jaki to jest chleb? Chlebek jest typowo żytni, na zakwasie, czyli czas tego wypieku trwa troszeczkę. Samego wypieku może nie, ale przygotowania to trwa troszkę dłużej, nie tak jak na samych drożdżach. Z własnego zboża? Tak, tak. To tym bardziej cieszy. Bardzo cieszy. A jeśli chodzi o taką hałaczkę, czy to pan takie warkocze piękne wyplata? Ja piekłem, przygotowywałem, ale wyplatała same warkocze, bo to jest 6 warkoczy, wyplatała żona, bo ja sobie nie radzę. Z 3 sobie radzę, ale z 6 nie. Walory turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w naturalny sposób korespondują z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, kultywując między innymi zrównoważone rolnictwo i gospodarowanie z poszanowaniem środowiska. To właśnie tutaj wypoczywający mają okazję zobaczyć, poczuć, dotknąć i skosztować prawdziwej natury.